Jak stosować olejek miętowy? Oczywiście, mięta poza smakiem to też wiele pozytywnych właściwości dla naszych ciał, dlatego poza stosowaniem jej na przykład do deserów, do zrobienia jakiegoś naparu, napoju, stosuje się również olejek miętowy. Po pierwsze, zastosowanie olejku miętowego odnajduje a raczej olejek miętowy odnajduje się w inhalacjach, aromaterapiach. To taki najprostszy i jeden z najskuteczniejszych. Sposobów wykorzystania olejku zmięty. Co, to coś szczególnie fajnego przy przeziębieniach, problemach z gardłem, katarze, kaszlu. Pamiętajmy, że zastosowanie do inhalacji i aromaterapii oczywiście nie zwalnia nas od wyprawy do, od udania się do specjalisty, kiedy problemy się przedłużają. Oczywiście olejek miętowy może być też stosowany w kąpielach. Można na przykład dodać 10 kropelek do kąpieli. Tu kilka. Kropli warto dodać też innych olejków, np. eukaliptusowego, lawendowego, ale oczywiście, żeby podstawą był olejek miętowy. Taka kąpiel z kilkoma rodzajami olejków, tylko nie przesadzajmy oczywiście z ilością, to nie tylko pozytywny wpływ na naszą skórę, ale też po prostu wdychamy te olejki, które parują raz z wodą. Olej miętowy jest też stosowany do masażu, do wmasowywania go. Można go też stosować jako kompresy na czoło przy bólu głowy. Niektórzy polecają też olej gmiętowy jako parówkę na twarz. Miska, gorąca woda, kilka kropli ręcznik przykrywamy się i przez 10-15 minut po prostu to wdychamy. No i skóra na naszej twarzy też to łapie. Na skórę głowy również możemy stosować olej gmiętowy, ale jak zawsze po rozcieńczeniu. Pamiętajmy, że taki skondensowany olej gmiętowy może po prostu wywołać alergię, czy też jakieś niekorzystne dla nas, nieprzyjemne dla nas skutki. Olejki te można też wmasowywać w bolące miejsca, na przykład mięśnie, stawy, podobnie przy problemach skórnych, takich jak na przykład trądzik, opryszczka czy też ukąszenia owadu. W przypadku niektórych kosmetyków, takich jak szampon, krem, balsam, można po prostu też dodać kilka kropelek, jeśli robimy na przykład szampon, krem lub balsam w domu. Pamiętajmy, że olejek spożywczy Tutaj nie mylmy olejka spożywczego z tym, którego używamy do pielęgnacji. Olejek spożywczy można na przykład dodawać do wypieków, deserów, napoi, ale to musi być olejek spożywczy. Pamiętajmy też, że olejek miętowy ma bardzo szerokie zastosowanie w kosmetykach, w środkach do pielęgnacji i naprawdę w wielu takich środkach, substancjach, produktach. Tak to już powiedzmy, nie plątajmy, można olejek miętowy spotkać. Ale jakie właściwości ma olej miętowy? Po pierwsze, silne działanie przeciwbólowe, łagodzenie problemów z układem pokarmowym, ale to już głównie zastosowanie mięty olejku miętowego wewnętrznego. Pozytywnie wpływa na kaszel, przeziębienie, przy dolegliwościach reumatycznych, działa wzmacniająco, przeciwzapalnie, pozytywnie wpływa na pracę mózgu. Są oczywiście też ograniczenia i przeciwwskazania. Jak zawsze sprawdzamy na niewielkiej części, na przykład naszej skóry, czy nie dojdzie do podrażnienia, do alergii. Nakładamy olej albo rozcieńczony wodą, albo też innymi olejkami. Olejek miętowy, pamiętajmy, że też może wchodzić w niechciane interakcje z niektórymi lekami, więc czytajmy, co pisze na, na opakowaniach tych leków. Jak zawsze, rozważnie, z uwagą, nie przesadzamy. Tych olejków eterycznych, olejków, które są mogą być stosowane, czy to do pielęgnacji, czy też jak mamy jakiś problem z naszym ciałem, jest naprawdę bardzo dużo, nie koncentrujmy się na jednym i tak jak powiedziałem, mieszajmy je, stosujmy kilka, nie przesadzając z ilością żadnego z nich. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.